Cześć Wam! Dzisiaj Karol zabiera mnie na loty. Także wyjątkowy dzień, ponieważ ja z Karolem leciałam tylko raz z mojej urodziny. Była to dla mnie niespodzianka. A tym razem Wiśnie powiedział mi, że mnie znów zabiera. Tym razem na lot do Warszawy. On będzie sobie ćwiczył, będzie sobie testował, a ja będę podziwiała i zobaczymy, jak mu idzie. Jak to? Dzisiaj jest dzień, spędzamy dzień jak milionerzy z LA. Ej, no właśnie tak, ja też się śmiałam. Lecimy do Warszawy i jedziemy do Witkaca, no bo mamy do odebrania tam. Te rzeczy. Dlatego tak sobie zaplanowałeś. Okej. No przy okazji, jak już jedziemy do Warszawy, no to pojedziemy do tego Witkaca, nie? A mi powiedzieli, że kawkę sobie wypijemy. No. To wypijemy kawkę z Witkacu. Tak. Także Małysia dzisiaj jest z dziadkami, a my, ej właśnie, szczerze? Ja się są go ubierz. A nie, mam właśnie płaszczek, chciałam się ciebie doradzić, co ubrać, czy kurtkę, czy płaszczek. Mi będzie ciepło, bo ja już sobie to rozumiałam. W tych butach mi jest mega ciepło, tu stwierdziłam, że będę trochę sexy, bo chciałam być tutaj, troszkę sexy. A tutaj golfik, że będę będzie czego potrzebuję na pewno. Okej, no dobrze. Ja bluzę, ja będę w bluzie i możemy jechać już. Ej, ale ogólnie jesteś dzisiaj za mnie dumny, że się wyrobiliśmy wcześniej, dzisiaj jestem wyrobiona. No. Dzisiaj się nie spóźniłam. Śmieję się, bo co prawda to dlatego, że Vera zrozumiała, że wyjeżdżamy o 9.20, a wyjeżdżaliśmy o 10.20 i Vera o 9.30, bo ja już jestem gotowa. A ja mówię, o no to dobrze, to jeszcze sobie możesz się na kozieć. Milionerzy jest LA. Lecimy nie, nie mówię tak milionerzy. Wiecie, dzisiaj jest taki normalny dzień, lecimy ze śmigłowcem do Louis V, nie? Tam wiecie, chcę kupić coś, nie? Nie, no, nie mamy co robić. No przecież żartuję, ale śmiesznie. A tak serio, no to po prostu ja i tak dzisiaj miałem trenować, no i właśnie dzisiaj taka była okazja, żeby zrobić też dłuższy lot do Warszawy. Tam wiecie, lądowanie w Babicach to będzie takie fajniejsze niż gdzieś tam, jak my tu latamy po takich lotniskach polowych, gdzie w sumie nic nie trzeba umieć wiedzieć, tam troszkę trzeba, więc lecimy. No a jak jesteśmy przy okazji, akurat rzadko jest tak, że mamy czas, jak jesteśmy w Warszawie, raczej mamy zawsze, no, wiesz, zapierdziel. Tak, zawsze zapierdziel. Ej, ale w ogóle ty się stresujesz czasem, jak lecisz, czy nic? Nie, teraz nie, ale jak będziemy startować, też się nie będę stresował, będę się stresował, jak będziemy w Babicach, bo to jest najtrudniejsze lotnisko w Polsce, ale będziemy lecieć od łatwiejszej strony. Pojechaliśmy jeszcze na schodowy ramki. To są moje jedne z ulubionych takich przekąsek na szybko. Jak mam się kupić z Biedronki, to kupuję. To jest z owocami leśnymi i z budyniem. I to jest takie moje trochę guilty pleasure. Ja wiem, że to ma dużo kalorii, ale to jest dobre, no. Chcesz dać? Ale to nie tylko w pieczy, bo w Lidlu też jest w ogóle. To? Takie samo, no identyczne w ogóle, identyko. A drugie moje guilty pleasure, też mega kaloryczne. To są te pączki, też z Biedry, chyba też są właśnie w Lidlu. I ja akurat widziałam. To są pączki, które są z takim serkiem homogenizowanym. Ty robisz je najlepsze. To są właśnie na takie, tylko że one są trochę większe. I one mi przypominają te pączki, które jadą do dziecka z Ankara w Wiedniu. One są takie pyszne. Tam Ankarze były troszkę lepsze, ale te są naprawdę... Przypominają mi dzieciństwo. Tak, przypominają mi dzieciństwo, no dlatego je kupuję. Bo ogólnie ja raczej nie jem takich rzeczy na co dzień. Ale te pączki kupuję po prostu z takiego przywiązania, no. Mega są pyszne. Mega abstrakcja, że to tutaj jest, to lotnisko, bo zazwyczaj mi się lotnisko kojarzyło, że musimy przyjechać na jakąś, wiesz, taką wielką polanę. No, na dachu normalnie, na takim chyba starym parkingu jakby, tam u góry. Przyjechaliśmy dosłownie na to miejscowe, gdzie nagrywałam teraz o północy, tutaj dokładnie na tym parkingu, tu wylewaliśmy, tak strażacy nam tutaj rozlewali wodę i w ogóle aranżowaliśmy cały ten parking, a to jest w centrum w ogóle Krakowa. No, ej, mocne, będziemy normalnie startować z centrum, pierwszy raz tu jestem, fajnie, chodź. Od razu, żeby nam się lepiej startowało, bo będziemy w trójkę i jest zatankowany. To wiesz, tu tutaj będzie fajnie, wiesz, na rozpęd i tak dalej. Potem zobaczysz, jak tu będziemy lądować. To jest kurde sztos, nie? Super. Nie wiedziałem, że tu jest w ogóle, że to jest tutaj, nie? To jest centrum Krakowa, zarąbiście. Mega to wygląda, zobaczcie, tutaj stoi helikopter. Tutaj normalnie ludzie mają swoje bloki mieszkalne. Mega to jest mocne. A tam jest wysoko w Krakowie. Ja się totalnie nie znam, ale wydaje mi się, że wystartować z tego parkingu to będzie w miarę okej, ale wylądować na takim parkingu i tutaj się jakby zmieścić i wymierzyć to wszystko, to moim zdaniem to będzie naprawdę hardcore, więc cieszę się, że będę mogła też dzisiaj Karolowi w tym towarzyszyć. Ale to jest chyba trudniejsze, co? Wylądować tutaj niż na... No, na pewno. Zupełnie coś innego, nie? Trzeba tutaj sprawdzić, czy poziomy oleju przede wszystkim się zgadzają, czy nie ma jakichś wycieków dziwnych. Jest ciepły, więc części rzeczy tam nie sprawdzamy, no bo nie ma sensu, wiesz, czy tutaj wszystko się rusza tak, jak powinno. Są takie panele, które jeżeli by się zaświecił któryś, to znaczy, że się przegrzał i trzeba by wtedy myśleć o tym, albo tu naciskasz push to open, czy tam nie ma jakichś ptaszków, na przykład gniazda, nie zrobiły sobie. Ej, mocno. Karol w tym momencie sprawdza helikopter, jest to taki rytuał przed każdym lotem, żeby wszystko sprawdzić, upewnić się, że wszystko jest w porządku i dopiero wtedy może wsiadać do helikoptera i wyruszyć, także fajnie jest to obserwować tak z boku. Możesz słonko wbijać tutaj, będziesz siedziała za mną. Sobie najwyżej położysz tą torebeczkę, nie? Jak będzie ci zimno, to ze spokojnie odepniesz
pas i założysz płaszcz, tutaj nie stoją z radarami, więc... O, jaki cute, patrz. On lata ze mną od początku. A. Ostatnio jak lecieliście też był. Tak? No, jak wtedy do Zakopca co lecieliście, nie? O. I zobacz, zamyka się tak, że to najpierw do siebie, to jest rączka i później robisz bam i bam. I dobra. Wtedy jest zamknięta. A żeby otworzyć to, tak, spróbuj zamknąć sobie, no. I teraz ciągniesz. Tak, bo ona jest na teleskopie. Cyk, cyk. O, elegancko. Ja już sobie siedzę tutaj z tyłu i czekam, czekam na Karola. No i jak to Mietek mówi, i pała na Warszawę. Jak ci się dzisiaj leci? Bardzo fajnie, ale właśnie ten start był taki, że dawno nie latałem, nie? I troszeczkę tam nie ogarnęłem na początku, no ale to zawsze. Teraz miałem ponad miesiąc przerwy. To jest chyba dużo, prawda? Dużo, dużo, no. Tak ale... raz w miesiącu trzeba latać minimum, nie? Ale dobrze ci idzie, ja się czuję samo bezpiecznie. Teraz to już będzie łatwo, nie? No bo lecimy prosto, później lądujemy na lotnisku, to nie jest filozofia, nie? No nie wiem, dla mnie i tak jest filozofia. To jest mega mocne. A tam na tym Polinarze, no to było ciekawe, jakieś i coś innego, nie? Super, super. Ale faktycznie mega dużo takich płaskich terenów, tak. Miałeś rację. A im dalej, tym będzie bardziej, bo tutaj już jakieś małe góreczki są. Później to jest totalnie płasko. To jest twoja pierwsza podróż do Warszawy, nie? Tak, no pierwszy raz do Wawki lecę. Byłem, latałem już po Warszawie, ale nie leciałem do Warszawy. A na tym lotnisku już lądowałeś, czy jeszcze też nie? Tak, tam lądowałem już też, no. Okay. To jest najtrudniejsze lotnisko w Polsce. A z jakiego powodu? Wiesz co, bo tam jest bardzo blisko do tego głównego lotniska Chopina i przez to trzeba uważać, żeby nie wejść tam w strefę, bo możesz sobie narobić problemów. A po drugiej stronie masz znowu strefę restricted, że nie wolno tam w ogóle latać, więc lecisz takim tunelem właśnie między dwoma strefami. Trzeba być bardzo ostrożny. Ile dzisiaj zajmie nam lot? Łącznie będzie godzinę 40 w jedną stronę. Nie wiem ile już, lecimy już 10 minut, tak? Ale ciekawe, nie? Bo jak leci się samolotem, no to z Warszawy do Krakowa było 35 minut, a helikopterem dłużej. Z czego to wynika? No wolniej, nie? Po prostu. Samolot, wiesz, wysoko leci szybko. Ale da się helikopterem kiedyś w podobnym czasie dolecieć, czy w ogóle nie? Pewnie jakimś, kurde, większym, nie? Co ma większą prędkość przelotową. Ale śmigłowce mają i tak duże ograniczenia pod tym względem. To bardziej jakimiś awionetkami szybciej polecisz. Czyli to jest kwestia tego, jak na przykład, nie wiem, jeździsz takim helikopterem, to jak autem jeździsz, tak? Trochę tak, tylko właśnie między helikopterem a samolotem jest taka różnica, że właśnie jest zupełnie inaczej one działają, nie? Śmigłowiec taki jest bardziej, bym powiedział, na siłę on tak działa, że wiesz, więcej siły musisz zużyć, żeby latać, a samolot mniej, bo samolot wykorzystuje bardziej prawa fizyki, większe tam ma te opory powietrza i mu jest łatwiej większą prędkość zdobyć. Coś tam wiesz. No jakiś tam kursik się jakiś robiło. No my Vero lecimy teraz 160 na godzinę. Nice. No nie do końca. A bo to jest airspeed. Bo, okay. To jest, bo tutaj masz airspeed, a ground speeda mamy 97, prawie 100, czyli my lecimy teraz jakieś 100, no nawet 190. Już jesteśmy blisko, tak naprawdę Warszawę widać powoli, także zaraz będziemy robili sobie krąg, podejście i lądujemy. Ale fajnie widzieć Warszawę z takiej perspektywy. Niesamowite, że kilka dni temu grałam koncert tutaj, a teraz lecimy nad Narodowym, co? No. Mocne. I jak? Fajnie, fajnie, udało się. Jesteśmy na lotnisku. Blisko co? W ogóle w Warszawie tak lecieliśmy, mega no, fajnie. No, bardzo ładnie. Ale to jest super, słuchajcie, ekspresem. Normalnie autem 3,5 godziny, a helikopterem 1,5. Jeszcze szybciej jest tylko samolotem, bo samolotem po 30 minut, ale naprawdę jest to niesamowite, jak można się szybko przetransportować z miejsca na miejsce. Ja jakbym mogła mieć jedną super moc, to wybrałabym moc teleportacji. Super byłoby tak mieć, że wstykasz sobie i teleportujesz się gdzie tylko chcesz. Przyjechało paliwo i to jest niesamowite, nie? I ten musiałbyś ty pojechać na stację benzynową, a tak to tutaj przyjeżdża stacja benzynowa do ciebie. No nie? Fajnie tak jest, nie? Że przyjeżdża, masz stację na telefon, przyjeżdża normalnie, możesz zatankować auto, nie? Bo nie, że potrzebujesz tamtego i przyjeżdżasz i normalnie pod chatą ci tankują, nie? Ale co? Przylatujesz sobie, mówisz bardzo proszę o zatankowanie, podjeżdża cysterna i ci tankują od razu sprzęta mocno. Jest torba i portfel. Jeszcze może będzie perfum. Dobra, proszę Państwa, zakupy zrobione. Tam nie wolno było nagrywać, więc troszkę próbowałem z ukrycia, ale nie za dużo. Więc zrobimy unboxing już w domu. A teraz jesteśmy, słuchajcie, na rybce, którą Vera bardzo polecała. Znaczy, ogólnie mam nadzieję, że ta rybka jeszcze będzie. Ja się zawsze tak stresuję, jak są jakieś polecajki, bo ja tak. Miałam opowiedzieć coś o sobie, to ja po prostu nigdy nie polecę złego jedzenia, bo ja jestem bardzo wybredna i bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o jedzenie. Mnie wszystko smakuje, więc jak już mi coś posmakuje, to znaczy, że to zazwyczaj wszystkim też. I tutaj jadłam naprawdę bardzo dobrą rybę, bo jedną z lepszych w moim życiu, więc naprawdę no tutaj jest duża polecajka. Powiedz, że pira jeszcze na szpinak, mega. Z tej rybki? No. O, no to zahajpowała Vera. No trochę. Jest dalej rybka u was ze szpinakiem i z pire?
dzisiaj? O, super. No to będziemy to brali sobie. Fajnie. Ja mam coś takiego, że ja nie lubię, słuchajcie, się dzielić jedzeniem. Jakkolwiek to brzmi, mogę się dzielić wszystkim. Naprawdę mogę komuś kupić, mogę komuś oddać, mogę cokolwiek, ale ja na przykład mam takie coś, że ja nie lubię się dzielić swoim jedzeniem na talerzu. Mam takie poczucie i chyba to wynika z tego, że kiedyś mi ktoś zabrał coś z jedzenia, nie wiem, z tego talerza i jakoś tak mi za dużą porcję zjadł, a ja lubię sobie sama wydzielać to jedzenie, co mam. I na przykład dlatego też nie lubię za bardzo chodzić do restauracji, które mają takie sharingowe podejście do klienta, czyli właśnie, że tam się przychodzisz i dzielisz się jedzonkiem. A szczególnie jak jestem głodna, to mam takie coś, że muszę mieć swoją porcję i nawet mogę zapłacić wszystkim za to jedzenie, ale po prostu muszę mieć swoje. Dobra, uwaga, przyszła na biurz. Zobaczmy, czy ta rybka jest rzeczywiście taka pyszna. Dobra. Dobra. No, mega dobra. Bardzo fajna. Czyli accepted. No i co, proszę Państwa, gotowi, także wracamy już sobie spokojnie. Przed nami półtorej godzinki, będziemy przy zachodziku pewnie. Taki lekki będzie zachodzik, więc będzie to ładne też. I jak pracę odbierzemy Majuśka od dziadków. Fajnie. Żyjemy! Ale super, mega, gratulacje dla Karola. No i koniec naszej przygody. Jasny. Ej, nie ten skit, będą się znać śmiać. No na pewno. Odbiło im, odwaliło im już od hajsu. Lecą helikopterem na zakupy. Chciałabym nas od razu wytłumaczyć, słuchajcie, żeby nie było to, że my sobie specjalnie tak wynajęliśmy helikopter, żeby jechać do Witkaca, jakieś różne takie rzeczy. Tylko Karol i tak musiał sobie wyrobić godzinki. Tak. I dzisiaj w sumie tak mi powiedział. Tak, i dzisiaj mi powiedział, że może polecą sobie na dalszą traskę, więc od razu zahaczymy o ten prezent, bo tutaj okazało się, że walizka była trochę wadliwa z tego Louis V. Karol sobie akurat idealnie wymienił na torbę i na portfelik, ale jak one będą wyglądać, to już pokażę. Unboxing zaraz. No i już jesteśmy całą rodzinką, proszę bardzo. Bubuśka tutaj jest. Majuśka tańczy mi na tym. Tak na boki tańczy. Tak? Ale ci babcia zrobiła super z dziadkiem fryzurkę. Czyli mamy biegać, tak? Uwaga, Majusia nie za uszy. Dziękuję. O, buciki. Mama, takie buty przymierz. Czekam na odcinek, moja córka wybiera mi rzeczy, jak Majuśka już będzie tak ogarniała i powie mi: Majusiu, wybierz dla mamy i dla taty rzeczy i Majusia nam wybierze. A ja czekam, aż Majuśka kiedyś będzie mi chciała dać jakiś prezent i na przykład kupi mi jakąś taką bardzo brzydką rzecz, a ja będę musiała dawać, że mi się to podoba. Kładasz buciki z powrotem? Brawo, super. Pokaż mamie bucik, daj mamie. Mamie się spodoba taki. Zobacz, Majuśka ci przyniosła buty. O, gdzie ty tam idziesz? O, zrób mamie akuku. Zawołaj mamy. Ha? Mama! Akuku! Pum, pum, pum! Akuku! A złapałaś nas! Majuśka jak z jakiegoś powodu mega lubi buty. Ogólnie brać, wyciągać. Patrzcie, co ona tutaj? Majuśka, co ty robisz z tymi butami, agencie? Majuśka, oglądasz ubrania? Tutaj dziewczynka, ci się podoba? Oglądasz sobie ubrania? Co to za przykód? Co? Patrz się na nią. Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Dawaj tą Majuśkę, dawaj ją, dawaj ją! Dawaj ją, dawaj ją! Dawaj ją, dawaj ją! Uciekam, uciekam! Uciekam, uciekam! Usłyszałaś muzyczkę? Majuśka usłyszała muzykę i będziemy tańczyć. Tańczymy, Maja! Hej, super! O, to jest nowy ruch taneczny, drugi. Dwa są ruchy, jeden to jest ten właśnie podskakiwanie, a drugi to jest takie kiwanie się na boki. O, super, przeglądasz. Przeglądasz swoją ubranka, tak? Czy to... Ej, no hit. Ej. Chodź. Gdzie jest mama? Szukaj mamy. Majusia. Ej! Mama! Ej! Trzymaj się, Majusia, taty. Złap się, taty. Nie, nie tak, ale dobra. Super, znalazłeś fajne. A powiedz mi, które mama ma wybrać walizkę? Pomożesz mi wybrać? Bo mama jest niezdecydowana. Takie? Dla mnie? Dobrze. Halo? Ale tego się już nie można jeszcze otworzyć, bo musimy iść do kasy. Pójdziemy na zabawki, wybierzesz sobie coś w zamian, bo to nie jest dla dzieci.
Dobrze? Patrzę teraz, czy znajdzie się tu jakaś malutka torebeczka, bo jak widzieliście, Majusia chodzi z moją torebką i szukam jej taka... O, właśnie, taka jeszcze mniejsza, nawet jeszcze taka, że ma długi pasek. Przydałoby się taka na krótkim pasku, że Majuśka mogła sobie z nią chodzić, bo ona ma tą moją i ona ją tak nosi, ale ona ją czasami przeważa i szukam takiej malutkiej dla niej torebusi, żeby sobie mogła już stamtąd chodzić. Ja lubię też bardzo, jak Majuśka właśnie ma tak spięte ładnie włoski. Dzisiaj babcia jej zrobiła super fryzurkę, ale znalazłam też takie spinaczki, które można i dodatkowo jeszcze zaczepić na włoski, naprawdę mega mi się podobają. O, wow, taka Lala. Wow, Lala. Cześć, Lalo, będę się tobą opiekować. Tak? Tak jak pieskiem. Moja w ogóle pierwsza lalka to była Baby Bjorn. O, cześć, tak, brawo. Cześć, Lalo, mam na imię Maja. Jak masz na imię, Lalo? O, Lala zrobiła bachwę. Cześć. Cześć, tak. O, chyba Lala wygrała. No. Ja pamiętam, że jak byłam mała, to miałam właśnie dwie lalki Baby Born. I bardzo co lubiłam, że ja się obydwoma tymi laleczkami opiekowałam, miałam taki wózek. Do tej pory wspominam to, że bardzo długo się bawiłam tymi lalkami. Ja w ogóle uwielbiałam się kimś opiekować, więc dla mnie w ogóle to, że mam Majusię, że mogę właśnie tą opieką trochę ją obdarować, jest dla mnie takim właśnie spełnieniem marzeń, bo ja uwielbiałam to, że mogłam się kimś opiekować i faktycznie od dziecka wyrażałam takie zainteresowanie, że wiecie, lubiłam się bawić lalkami, lubiłam się opiekować dziećmi, więc to jest takie no cute. I widzę, że Majusia ta lalka też się spodobała, bo jej nie wypuszcza z rąk. Patrzcie, jak trzyma. O, gryzie teraz. O, tu masz takie piękne ciasteczka. Super, ale mama ci urządziła ten domek, super. No i patrz, kochanie, kupisz dziecku tyle zabawek. A ona i tak wybierze plastikowe foremki. Ej, to był taki mem, nie? Że kupujesz dziecku tyle zabawek, a on i tak się zainteresuje tym, co masz w domu, jakimiś szeleszczącymi, wiesz. Dlatego ja tak samo dla psów nie kupuję już drogich zabawek, bo wiem, że wszystkie z Pepką wybiorą na pewno bardziej niż jakiekolwiek tak. Kupię. I tak samo dla Majuśki kupuję jej też, jakby wiesz, czasami jakieś ładne wyglądające, na przykład nie wiem, ostatnio nie kupiłam z Zarychą, ale najczęściej kupuję jakieś kurde z Action albo z jakichś takich cyk, no bo ona naprawdę uwielbia jakieś tak. Najbardziej kolorowe, jakieś najbardziej proste. Gdzie ona poszła? No siedzi w domku, patrz, jaka smutka. Nasza córa sama się bawi. Oh, hello! 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 Cześć! Patrz, normalnie szok, bawi się sama w domku. No. Słodka, co? No. W ogóle kupiłam je ostatnio też jakiś taki zestaw, nie wiem, za 15 czy 20 zł z takimi plastikowymi maleowidłami. Że jak ja się maluję, to ona też może ze mną. Bo ona mi połowę pensji zawsze tam zabiera. I tak no. Samo właśnie... Zobacz, tata ma tu dla ciebie jeszcze, zostawiłaś. Wszystkie warzywka. Weź jeszcze te dwa. Ej, no szok, ona leci z tego domku. Normalnie Wera tu wchodzi. To jest chyba pierwszy raz, kiedy nie weszła do spiżarni. No, to zawsze za mną. Ona zawsze do tej spiżarni. Ale masz super dom. Normalnie zakochała się w tym domku. Super, ale kupiłaś fajne. Cieszę się. No, mama to umie najlepsze kupować tutaj prezenty dla Majuśki. Ta lampka w ogóle miała być do mnie do pokoju, ale Majusia już ją tutaj przykabaciła i faktycznie jej się podoba. I rozrzeszczanie taka. Tak. Kłada sobie te babeczki. O Jezus, jaki słodki bomas. Co ty, jak jej jeść? Pa, co ma robić? Wiadomo. Do domku. Brawo, wyłączyłaś lampkę. Pokaż tacie, jak się włącza lampkę. Super, brawo! Zaprosisz kogoś do tego kącika? Ma może tam wejść? Tak? Mogę tam wejść? O, jak się wzięła! Dobrze, mamusia wchodzi tutaj do tego kącika, tak? Będziemy razem sobie tu siedzieć? O, super! Ale mamy tu zabawę. Ej! Ej! Ptaszki! Hello! I chyba jej to zrobię takie jeszcze, że będą jej tak wlatywać te ptaszki, tak tutaj fajnie wypływają. Ale takiej nakleić tam, żeby widziała je przez okno, żeby... Bo wiesz, jak je zrobimy jej? No. Zrobimy jej takie na papierowe, takie, albo takie kupimy i będziesz jej tu zwisał. O. Wiesz, tak, że ona będzie w tym domku, nie będzie wiedziała. Ale w ogóle przydały się te dywaniki. Robiłam je, jak Radusia do mnie przyjechała i się przydały. No. Maja lubi. Gdzie ta Majusia? A mamcie! O, umyjemy pieska. Chodź, zrobimy pieskowi szukuru. Zrobisz pieskowi ciap, ciap, ciap? Proszę cię, piesku, zrobisz ciap, ciap, ciap? Proszę. Am, tam to chcesz? No dobrze, mama ci pieskowi chcesz dać? To jest Majusi, am. Mama cię oprowadzi po tym jedzonku. Proszę umyć rączki przed jedzeniem. Umyj. To jest porcja dla Majusi, a to jest porcja dla mnie. A w ogóle uwielbiam jabłka z cynamonem, nie? Serio. Tylko na przykład jak moja mama zrobi szarlotkę, może uwielbiam. Ja się czuję jak ninja. No, ty się tutaj odnajdujesz w tej roli. Dobrze, to zjedz od tatusia jedną łyżeczkę i mama ci da. Tak. Super. Ja już jej wprowadzam takie zasady, wiesz? Ostatnio jej wprowadziłam też, że trzy łyżeczki do końca. Fajnie to będzie teraz, bo ma te zęby, wyszły jej teraz ostatnio, normalnie w ciągu paru dni. Trzonowe. Trzonowe zęby.
więc ona teraz może już nie tylko z przodu, ale z boku gryźć, tak? Umyjesz pieskowi łapki, nałożę Majusi i Majusia umyje pieska, tak? To jest mój czas, kiedy jest na czymś skupiona. Proszę, umyj pieskowi. Myju, myju, piesku, myju, myju. Mama nie da, bo zobacz, to jest całe brudne. O, idzie piesek, zobacz. No, można go teraz już umyć. Łapki umyjemy ci, piesku. Jak już Mamuśka będzie troszkę więcej słów miała, to też chcę tak je wprowadzić, może raz wprowadzili, żeby tak zawsze mówić w dwóch językach. No tak, tak jak Jacqueline. Tak. No, oczywiście, że tak. Tak właśnie, kolega Ignacy, wiesz, który to jest? Taki youtuber? Z Mandziem nagrywają. No, swoim dzieciom ogólnie tak właśnie zawsze mówi, na przykład... To jest jabłko, this is apple. No to jest super. Na przykład dzięki temu Lia już mówi Tata's going to work. Tak. Ja jej zrobiłam ogólnie więcej tej kaszki, wiesz, więc możesz już nie... Nie zjadła wszystko. No. Koniec? Idziesz do domku? Koniec, ściągamy. Koniec. Majusia ma już prawie czystą buźkę, tatusiu już może prawie iść do domku. Wiesz, będzie się tam bawiła. No bawiła się będzie Majusia. Zobacz. Pokaż łapkę, czy masz czystą, czyli piątkę. Opa, czysta. Dobrze, koniec. Możesz iść do domku się bawić. Chodź, wszystko sobie włożyłaś już do tego domku. Tak? Pieska też, rozumiem, tak? Super, masz ekstra. A to też włożysz sobie? To są przysmaczki dla piesków i dla kotków. Ale masz fajne. No nie wytrzymam. Ten uśmieszek malutki. Miau? Miau? Jak robi kotek? Majuśka zawsze przed spaniem jest jeszcze bardziej energiczna niż w momencie, kiedy jest w ciągu dnia, bo już czuję, że to się zna rzeczy, że już się chcemy położyć. Dajcie znać, czy wasze dzieci też tak mają, że właśnie jak czują, że idą spać, to wtedy się właśnie włączają jeszcze bardziej i latają po domu i szukają wszystkich możliwych zabaw. O, to nie jest do jedzonka, prawda? To jest dla piesków do jedzonka, dla pluszaków. Ale powiem wam, że mega słodkie są te zestawy dla piesków i ona miała ogólnie problem taki, że nam podjadała te smaki dla piesków, jak częstowaliśmy pieski, a teraz w ogóle tego nie, no bo to jest niejadalne, więc to jest super alternatywa i rozwiązanie na to, żeby karmić pieski. A u nas zdarzało się, że faktycznie bardzo często dokarmialiśmy przekąskami pieski w ciągu dnia, bo Majuśka cały czas podchodziła do drzwi, gdzie wie, że są przekąski i mówiła am i pokazywała na pieski, także to jest dobra alternatywa. Tańczysz? Będziesz tańczyć, Majusia? Kocham cię, Bubusia. Przyniosła mi pilota i pokazuje. Czasem tak. Super! Brawo! Pięknie! Kocham ją. Tańczymy! Nie mam ją! Tak, brawo, tatuś! Brawo! Tańczymy! I ogólnie ona wygląda słodko, jak to tańczy, ale jak boję się, jak ja będę wyglądać, jak ja... Brawo! Jeszcze taniec z tatą. Zawsze tańczymy z tatą razem, chodź! Uwaga! Taka sama, jak zdjęcia. Jest tam. Tak, kto tam jest? Mama i tata? Zdjęcia z Pinteresta. Uła! Uła! Taka sama, jak zdjęcia. Pinteresta. Uła! Tatuś, bo nawet z mamą tak nie tańczy. Taka sama. I uwaga! Uła! O, słodziaki! Znów na. I ona normalnie ogląda ten teledysk. Mama patrzy, super! Wow! Brawo! Super! Brawo! Koniec. Tyle piosenki, to był nasz rytuał. Koniec, idziemy spać. Idziemy odpocząć, tak? Do misia no. Idziemy na górę, tak? A ciekawe co tam... O! Słyszysz misia? O! O! Misiu! Idziemy zobaczyć. Kocham cię, Majusia, buziaczki! Majuśka poszła spać. Zabawy, wygłupy. No i teraz już przyszedł moment, kiedy Majuśka idzie spać. I to jest moment, kiedy ja zaraz zaczynam sobie robić kolację, pić herbatkę na spokojnie, zazwyczaj sprzątać i ogarnąć social media. Także bierzemy się za to. Karol ma zaraz jeszcze fryzjera. I ciekawe, czy zrobi sobie fryzurę, którą mu zasugerowałam, żeby się troszkę bardziej obciął. Ładny byłeś, co? Jak miałem tutaj fejda takiego niższego, nie, że takiego wyższego, tak? Wyższego? Tak, w sensie miał takie cieniowanie. On miał takie... Takiego bardziej high fejda, czy bardziej... Ja ci to zaraz znajdę, bo to ale było... Ale zawsze takiego miałem, na jakim tylko... to było? To było jakby lecieliśmy na Mauritius, zaraz ci to znajdę. Ale to chyba zawsze takiego miałem, tylko po prostu teraz zarosłem i tak ci się wydaje, że... No nie, no teraz no wygląda jak kuleczka taka. Nie no, ty będziesz fresh, tata.
Nie możesz się tak zestarzeć. Już się zestarzyć z godnością, jak Leonardo Dokładnie. DiCaprio. Dokładnie. Ale ty nie masz za koli, jak nie wiem, jakoś nie widzę tych za koli. Żartuję mu tak trochę, no. Ale nie no, tak jak go obcinam od tam 2 lat podejrzewam, to jak robiliśmy kiedyś to strzyżenie maszynką Baskata, to on miał tą linię, którą ma tutaj, miał pełną, a teraz już tego nie ma. Serio? Tak nie widać, to nie jest tak, że to stopniowo wypada, to jest wiesz. Świetnie, teraz to było tak wcześniej, o tak było. A teraz taka tutaj, ta okienko jest. Prawie nie widać, proszę zniknąć. Nie no, tyle to tam nie idzie, wiesz. Nie no, Gida się śmieje. Moja się ostatnio nauczyła otwierać szafki i zaczynają znikać mi rzeczy. No to jest hit, nie? Lubię te opaski, bo one mi idealnie trzymają włosy. Ostatnio mam taką fazę, że przestały mi się podobać tatuaże. Jakkolwiek to nie brzmi, mam kilka tatuaży, które faktycznie darzę właśnie dużym sentymentem i tak dalej i które mi się nadal podobają, ale jest większość takich, które już po prostu owadzą mi na moim ciele. I zaczęłam to mieć już chyba rok temu albo nawet trochę dłużej, ale teraz mi się to bardzo, bardzo nasiliło i naprawdę już mega nie lubię tych dziar, które mam na moje ręce tutaj. I może gdyby zostało dosłownie kilka, to by mi to nie przeszkadzało, ale przez to, że mam praktycznie całą tą rękę od środka tutaj pobazgraną, to bardzo mi to wadzi i teraz mam w planie właśnie udać się na usuwanie tych tatuaży. Usunęłam sobie już z pleców jedną dziarę i powiem wam, że no było to bolesne. Jest to bolesne bardziej niż depilacja laserowa tam na dole, więc naprawdę no boli. Aczkolwiek, no powiem wam, że chyba się za to wezmę i usunę sobie te tatuaże z ręki. Boję się tylko właśnie iść do tego samego miejsca. Wiecie, to są plecy. Ja sobie zasłonię w razie czego to plecy włosami będzie luz, ale tutaj to są miejsca, które są na co dzień bardzo widoczne. I wiem dobrze, że muszę się zabrać już za to teraz, no bo to trzeba zrobić przez sezon, kiedy wiecie, nie można wystawiać tego na słońce i w ogóle. No i się zastanawiam, czy iść do tego samego miejsca, w którym byłam, czy właśnie do czegoś do kogoś innego. Tam usuwanie dziary trwało około rok, nawet nie wiem, czy nie ponad rok, ale faktycznie z czasem ona już jakby wybowiała, już jej teraz w ogóle nie widać, a byłam na 3 albo na 4 sesjach. Sesje można wykonywać tam chyba co 2 miesiące, tak mi się wydaje. Mogę was prowadzić w błąd, więc od razu ostrzegam, ale tak mi się wydaje, że co 2 miesiące, więc ogólnie rzecz biorąc, no już muszę zacząć, żeby tak naprawdę wyrobić się znowu przed kolejnym sezonem letnim. My co prawda wyjeżdżamy i tak w zimie gdzieś tam zawsze na jakiś urlop, ale wtedy bym pewnie sobie po prostu całą rękę zakrywała, bo już chcę się za to wziąć. Także, pytanko do was. Jeżeli macie takie sprawdzone miejsce, bo słyszałam, że w ogóle są miejsca, w którym wystarczy jeden zabieg. Ja w to trochę nie wierzę, bo uważam, że pewnie będzie to musiało być z seriami. Gdzieś czytałam w internecie, że da się to usunąć gdzieś tam za jednym razem, ale szczerze powiem, także dajcie mi znać, to jest naprawdę mega ważne. Napiszcie do mnie w DM-ach, napiszcie do mnie w komentarzach tutaj pod tym filmem i doradźcie mi, co powinnam zrobić, gdzie się udać. Z waszego punktu widzenia, jakbyście to rozwiązali. A jeżeli znajdę w was jakiejś takiej właśnie pomocy, która będzie dostępna w Krakowie, bo to też jest ważne, żeby ta pomoc była dostępna w Krakowie. Jeżeli to będzie naprawdę ktoś super, super top, no nawet się pofatyguje na drugi koniec Polski, ale faktycznie, żeby to był ktoś sprawdzony, to mi tego nie spierdzieli, no bo trochę się tego boję. Ale niesamowite jest to, nie? Że człowiek, jak jest młody, znaczy ja nie mówię, że jestem jakaś stara, ale częściej jest tak, że jak jest młody, to właśnie robi sobie takie rzeczy. I pamiętam, jak mama mi mówiła, nie rób dziecko tych tatuaży, weź sobie skalki, odbij, pochodź w tym tatuażu, nie wiem, 1-2 miesiące i się przyzwyczaj i może wtedy dopiero zrobisz, żeby zobaczyć na pewno potrzebne. Mnie, co ty, mamo, zrobię, zrobię. No i teraz usuwam. Ten film powinien się nazywać Niespodzianki dla mnie, bo właśnie Wiśnia mi zakomunikował, że możemy dzisiaj oglądać Zmierzch 2. Ostatnio zaczęliśmy oglądać Zmierzch i oglądaliśmy 1 część. Też nie dowierzam, że się na to zgodził, ale naprawdę to jest miłe. Słuchajcie, to jest apel do was, faceci. Jeżeli wasza kobieta prosi was, żebyście z nią coś oglądali, to zgódźcie się, zróbcie jej tą przyjemność, bo to jest 1,5 godziny gapienia się nawet w ten telewizor. Na ten film, którego nie lubicie, ale zobaczcie, to jest potem przynajmniej 2-3 dni takiego szczęścia i zadowolenia na jej twarzy. Także zróbcie jej tą przyjemność i oglądnijcie z nią jej ulubiony film. Zmierzch to nie jest mój ulubiony film, ale poczułam też teraz ten sezon Hoa Hoa, jakoś mi się zachciało wrócić do tego Zmierzchu. No pokaż się. Jeszcze powinieneś postukać paluszkami tak zrobić. Tak? Ty postukaj. O. No. Tak pokaż się. Ej, no ładnie. Ej, ale ty mega ładnie, no. Tu jaka tutaj masz. Fajnie? No. On miał rację, że tak dojrzale, nie? No, ale taki, tak fajnie. Nie, jak taki, wiesz, gówniarz. Tylko poważny gość. A teraz opening. Chciałem ci pokazać, że ja już tutaj sobie parę rzeczy kupiłem. I teraz tak, dostałem od Wery taką kamerkę. Kupiłem sobie do niej, to jest dodatkowa bateria. Widzicie, jak jest duży, to jest dodatkowa bateria. Kupiłem statyw taki, żeby to składać. I patrz to, szerokokątny obiektyw. Co ty gadasz? Że powiększa, robi z 20 mm 16. Ej, wow, super. Fajnie. Widziałam, że w twoich rękach to będzie o wiele lepsze. Ty już się nie lepiej zaopiekowałeś, nie?
Co to jest? Mikroporty, które się łączą same z nim. Wysłałam ostatnio Karolowi taką dziewczynę, która dokupiła sobie w ogóle full zestaw do tej kamerki i wysłałam to Wiśniawi, mówi, ja już połowę z tych sprzętów dokupiłem. Znalazłem to samo, co ona kupiła właśnie, to jest, ona to pokazywała mocno, że to było zarąbiste. To jest klatka. Klatka do tego sprzętu, czyli... Czyli co, masz już statyw, masz już szeroki obiektyw i taką klatkę. Tak, i ta klatka powoduje, że ją tutaj się włącza. Do niej możesz tutaj coś zamontować i możesz coś przykręcić. Możesz tutaj sobie przykręcić to. Jaki ty jesteś zajawiony. Ty normalnie mówisz o tym z taką pasją. To jest słodkie. Ty wszystkie kamerki to ogarniasz po prostu w jednym paluszku. No i tu jeszcze jest przystawka. Ale dobra, nie będę zanudzał tym opening tych oto pięknych rzeczy, które udało się zdobyć. Oczywiście, wy mnie z tej strony nie znacie, ale mam nadzieję, że poznacie na tym kanale, bo z tego wszystkiego bardzo się cieszę, ale mega się cieszę z tego, co jest tu. Bo to jest za darmo, więc tego mega się trzeba cieszyć. Ze wszystkiego za darmo trzeba się cieszyć najbardziej. Słuchajcie, tu jest tam perfum, zaraz wam go pokażę, ale co z tego, jak tu mam pięć perfumów i to są takie niby próbki, ale to jest zarąbiste. Bierzesz na wakacje takie dwa i wystarczą, nie trzeba brać tego. Ten pozostawię na półce i go nigdy nie użyję. A my dobrze o tym. Troluję, ale wiesz co, ja się mega jaram z darmówek i ogólnie z oszczędzania. Oszczędzanie to jest mój sposób na życie. Rzecz numer dwa. Ogólnie historia jest taka, że dostałem od Wery walizkę, która miała wadę fabryczną, że rączka się zapadała. Wystarczyło po prostu przejechać przez, no o, taką fugę i po prostu mini wibracja powodowała, że rączka się zapadała. Mega mnie to wkurzało, więc oddałem ją i mi by ją przyjęli. Tylko, że jakby w Louis V akurat działa to tak, że nie oddają ci hajsu, tylko dają ci voucher do wykorzystania. Czyli ta walizka tam kosztowała X i mogłem ten później X wykorzystać i wykorzystałem go na przykład na portfel. Mam portfel teraz, ale on jest stary, a to będzie mój nowy portfel, więc bardzo się cieszę. Już myślałem sobie, co z tym starym. Będzie na półce. Legendarny. Ej, no szczerze, to już jest leciarstwo, nie? Patrz, to nie jest jakieś, wiesz, coś... No nie, mega ważne dla mnie. Ja się tak wynoszę, jak mi wyjdzie, to mega ważne dla mnie. I gwóźdź programu. Właściwie to od początku, jak jechaliśmy tam, to tą rzecz chciałem, bo mi się bardzo spodobało, jak Wera miała za tą walizkę. I jestem w szoku, że to się tu zmieściło, bo wyglądało, jakby się totalnie tu mogło to nie zmieścić. Słuchajcie, jest to taka torba. Wera ma też taką i będziemy teraz mieć meci torby. Ale śliczna jest. Mega fajna i mega porządna. Po tym, jak ty ją miałaś, widziałem, że ona jest naprawdę mega, mega porządna. Także sztos. Ej, tu są kluczyki do niej w ogóle. Nie, to jest ta kudeczka. Zawsze jest kudeczka do tych wszystkich Louis V. Pa. Ale ogólnie ta torba naprawdę jest super i mogę mieć i laptop, i jakieś rzeczy na wyjazd, ja biorę na przykład kuteczki. No na wyjazd, super. Nie, serio, naprawdę to jest takie, jak przyjedziesz na dwa dni, możesz sobie spokojnie mieć tą torbę i jedziesz na siłownię, to spokojnie mieć tą torbę, bo ona nie jest ani za duża, ani za mała. No, także taki opening, słuchajcie, i z tych próbek się mega jaram. Serio. Oj, zobaczymy, jakie to jest po prostu hit. Tutaj mikroporcik i masz dźwięk, jakbyś miał z mikroportu. O, super. A w ogóle patrz to, że jest mikroporcik włosny. Ja tak będę miała teraz jeszcze przez najbliższe dwa dni. Przygotowałam sobie przysmaki. Na wiśni też i herbatka. Bo herbatka to jest mój mód, ja kocham herbatę. Nie mieliśmy jakoś za dużo rzeczy dzisiaj, ale wiecie, jak uzbierałam tego i trochę wyszło. Zrobiłam taki miszmasz. No zresztą zobaczcie. To są rzeczy, które sobie przygotowałam. Obrane słone pistacje, Karola Faith i on mnie też tym zaraził, teraz je jem. Mega dobre są. Tutaj inne orzeszki, takie właśnie jakieś takie chrupiące i powiedzmy panierce. Do tego te wafle są naprawdę przepyszne i one są dostępne też w Action. Ja wam już je pokazywałam i te z Action są równie dobre. Kiślejony, Lindorki i Reese's. Więc miszmasz totalny, pewnie ja zjem połowę. Oliścia skusi się na dwa ciastka jak zwykle i zostanie na jutro. No i oczywiście herbatka. Tym razem zaparzyłam sobie herbatę z pokrzywą. No i jeszcze oczywiście herbatka. Czekam jeszcze na Karola, ponieważ on poszedł wypełniać książeczkę lotu i powiem wam, że jestem przeszczęśliwa, jak wyglądał ten dzień, ponieważ spędziłam czas z Karolem, później z moją Juśką i potraktowałam to jako prawie dzień wolny, ponieważ vloga normalnie dodałam, ale tyle sprawiało mi fanu też te moje vlogi, że w ogóle nie czuję, żeby to była jakakolwiek praca. Zarąbiście mi się to nagrywa i cieszę się bardzo z takiego feedbacku i cieszę się też, że wy doceniacie te vlogi, że wam się spodobały. To sprawia mi naprawdę bardzo dużo fanu. Zaraz dużo fanu też będzie mi sprawiało, jak oglądam z Wiśnią film. I cieszę się też, że mamy taki wspólny, fajny czas, że zrobiliśmy sobie taki wspólny dzień, bo no bo trzeba dbać o relacje i trzeba pielęgnować ją jak tylko można. Nawet z Mieszkiem, a tak naprawdę po prostu wspólnym dniem, wieczorkiem, nawet godzinką poświęconą na wspólne pogadanki, oglądanie serialu, gotowanie czegokolwiek. Dajcie znać, co w ostatnim czasie zrobiliście ze swoją drugą połówką.